Tam wypowiadał wulgaryzmy, epitety. No i po prostu po chamsku się przeciskał, no to nie było jakieś tam przeciskał. Przepraszam, jak się przejdzie. I po chamsku się przeciskał, i po chamsku się przeciskał. A proszę powiedzieć, czy... Przeciskał, nie mówił, przepraszam, chcę przejść, tak? Nie mówił. Nie mówił, nie przepraszam, chcę przejść, tak? Nie mówił, przepraszam. Proszę pana, a czy gdy się przepychał przez ten tłum, to ludzie ustępowali w miejsca, przepuszczali go? To znaczy wiadomo, że jak ktoś stał tak, że go widział, to go przepuszczał. Stał, że go widział, to go przepuszczał. A że ludzie stali przodem do sądu, a on się przepuszczał. Ludzie stali przodem do sądu. Mówiąc za ich plecami. A on się przepiskał za ich plecami. To niektórzy go po prostu nie widzieli i rozpychał. Tak, był to też w formie takiego zygzaka, jakby chciał spowodować zamieszanie. Przewrócił się, żeby spowodować zamieszanie. A dlaczego ten pan cofnął się? Czy ktoś nie ustąpił miejsca? Nie. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, co widziałem w swoim tłumie. Ja nie wiem. Że po prostu zawrócił tak, jakby kółeczko zrobił i potem dalej szedł do przodu. Nie było czegoś takiego, że ktoś mu zablokował drogę i nie pozwolił mu się. Takiego zajścia nie było. To nie było takiej sytuacji, jakby ktoś zablokował mu przejście. Proszę pana, a czy pan słyszał wymianę zdań pomiędzy panem Brzezińskim a tym panem Zbicem? Znaczy nie wszystko idzie do końca, ale ja nie słyszałem całej wymiany zdań pomiędzy panem Brzezińskim a panem Zbicem. Ale ważne jest to, że epitety i wulgaryzmy różnego rodzaju, które rzucał w tłumie. Ale ważne jest to, że epitety i wulgaryzmy, które rzucał w tłumie, kto? Kierował również do pana Brzezińskiego. Proszę pana, czy pan śledził komentarze w internecie dotyczące tego? Tak, niektóre... Ja śledziłam komentarze. I pokazane w telewizji materiały i troszeczkę tam różnych uwag internetowych, ale niewiele. Niewiele, ponieważ byłem naocznym świadkiem i bardziej po prostu wiedziałem to, co widziałem na własne oczy. Ja wiedziałam to, co widziałem na własne oczy. A czy spotkał się pan z komentarzami internetowymi, z których treść wskazywałaby na to, że ich autorem jest ten pan Zbigniew? Były tam jakieś wpisy, ale w tej chwili trudno mi przytoczyć ich treść, czy jakoś tam były nie te ciekawe jakieś. Dotyczyły przede wszystkim działalności pana Brzezińskiego. Dotyczyły działalności pana Brzezińskiego. Czy jakie to były wpisy, pana słyszę? Proszę Wysokiego Sądu, większość. Nie oszukujmy się, wpisów w internecie jest anonimowych i można się tylko domyślić. Nie wie pan, ja nie wiem, czyje to były wpisy. Można się tylko domyślić. Ja nie wiem, można się tylko domyślić. Proszę pana, pan mówił o tym, że naprzeciwko budynku sądu stała grupa kobiet demonstrujących. Tak. Czy ten pan Spico też tam stał? Tak, stał. W towarzystwie? No, pan Spico stał w towarzystwie tych osób naprzeciwko sądu. Nawet mam go na zdjęciach. W jaki sposób zachowywali się ci pan demonstrujący? Tak jak już zeznałem wcześniej, na początku to było witanie manifestantów petardami, potem były, ale nawet przytoczę tutaj
komucha, komuchy, złodzieje, do PGR-ów, tam, takie tego, no plus wulgaryzmy, których no, wolałbym tutaj nie jest. Złodzieje, jakieś tam niszczyli PGR, niszczyli stocznie. No i tam mówili, że zniszczyli PGR, stocznie. A już a propos wulgaryzmu, to nie będę przytaczał. A propos wulgaryzmu, to nie będę przytaczał. Czy to znaczy, w Pana ocenie zachowanie tego Pana Ruskiksa w momencie, kiedy przyszedł już na samo miejsce demonstracji przed sądem, miał charakter prowokacyjny? Proszę Wysokiego Sądu, ja... No mogę tego mówić o swoich uczuciach. W ogóle przypuszczałem, że te osoby, które tam przyszły, to przyszły po to, żeby... Ja przypuszczałem, że te osoby, które tam przyszły, to przyszły. Żeby zakłócić manifestację, a ten pan Pixon to po prostu przyszedł po to, żeby sprowokować jakąś burdę, awanturę. Przyszedł, aby sprowokować jakąś burdę, awanturę. Czy pana, a czy może pan powiedzieć coś na temat sposobu zabezpieczenia zgromadzenia przez policję? To znaczy, funkcjonariusze cywilu stali. Dwóch funkcjonariuszy dokładnie. Cywilu stało koło drzewa przy sądzie. Dopiero później przemieścili się pod słup po mojej interwencji. Dokładnie, po mojej interwencji. Że ja zwróciłem uwagę, żeby uspokoili tych wytrawiaków. Wówczas podjechał samochód straży miejskiej, który był strażnik i policjant. Później podjechał, ale tylko podjechali na ulicę Szczecińską, coś tam porozmawiali z kimś, podjechali. Tak samo było z radiowozem, który też podjechał. I funkcjonariusze później chwilę tylko mundurowi się pokręcili i rozmawiali już po zejściu. I po zejściu funkcjonariusz mundurowy rozmawiał z panem, który zakłócił manifestację. Proszę pana, czy policjanci obecni na miejscu zdarzenia już po całym zejściu próbowali tę sytuację wyjaśnić, rozpytując osoby biorące udział w zgromadzeniu? Znaczy ja tego nie zauważyłem. Ja nie zauważyłem, bo policjanci próbowali wyjaśnić po tym zdarzeniu. Sam nawet chciałem powiedzieć. Poprzez rozpytanie osób. Coś, ale nie było zainteresowania. Widziałem tylko, że rozmawiali z panem Marcin, rozmawiali z panem. Newstonkicze i to wszystko. I potem na koniec przyszli tylko i kazali manifestantom posprzątać znicze, które były ustawione przed sądem. To była cała ich rozmowa z manifestantami. Przynajmniej ja nic nie zauważyłem. A czy w momencie, kiedy pan Marek Brzeziński został wyprowadzony z tego tłumu, to czy której z osób zgromadzonych pod sądem poszło za nimi? Wiem, że ktoś tam za nimi szedł, ale... Wiem, że ktoś tam wejściu szedł za tymi policjantami. Ale czy został przeprowadzona została tą osobą Ja też podchodziłem i ten coś mówiłem, o co chodzi. Podchodziłem. Do tych funkcjonariuszy, dlatego zatrzymali właśnie pana. Do tych funkcjonariuszy. Ale to powiedzieli, że mnie przeszkadza. Mhm. Ale powiedzieli mi, żeby nie przeszkadza. A czy słyszał pan o tym, żeby któryś z demonstrantów informował policjantów o tym, że pan słyszał, prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu? Znaczy ten pan z Wilca. To znaczy padały jakieś tam uwagi od kilku osób. Ale nie ma jaki temat? Właśnie, że ten pan jest chyba pijany. Nie? Dosłownie było powiedziane, że ten pan to jest pijany. No. Ale kto to powiedział, to. Ale kto to powiedział, to nie wiem.
Naprawdę, bo prawie setka osób i było takie tam zamieszanie po tej akcji całej. Dziękuję bardzo. Powiedział pan, że obróciłem się i zobaczyłem akcję. Czy mógł pan rozwinąć? Co pan zobaczył? To znaczy w momencie, jak ja się odwróciłem, to już... To już było po tym, jak pizza była położona na głowie. Jak pizza była położona tego przechodnia. Czy słyszał pan jakieś słowa wypowiadane przez oskarżonego czy pokrzywdzonego? To znaczy, już, to tak jak mówiłem wcześniej, pokrzywdzony już przepychając się. Używa różnych słów i przechodząc, ponieważ to było dosłownie no, metr chyba za mną. A tam stał właściwie tylko pan Brzeziński, dwie trzy osoby, czyli jakieś wulgaryzmy, które były rzucone, to przypuszczam, że pod właśnie to było już jakieś wulgaryzmy rzucone pod adresem. A po położeniu pizzy, czy pan adresem? Pod czyim adresem? Przepraszam, panie. Nie, chodzi o to, że po położeniu pizzy padały jakieś słowa którejś z osób, czy pokrzywdzonego, czy oskarżonego. Moment, już się skupię, bo... Była jakaś wymiana zdań. Po położeniu tej pizzy na głowie pokrzywdzonym, to była jakaś wymiana zdań. No ale przede wszystkim właśnie podniesionym głosem odzywał się ten pan poszkodowany. Odzywał się pan poszkodowany. I nie były to sympatyczne słowa, bo właśnie w formie ostrej. Pamięta pan jakieś słowo panie? Coś tam było z chamstwem, coś z chamem, coś z chamstwem. Coś tam było z chamstwem, z chamem. No w tym momencie już się taki stworzy rozgardiasz i więcej osób zaczęło zabierać głosy. Trudno było. Ale coś podobnego padło z ust tego pana właśnie. Tego pana? Tego pana nie był poszkodowany. Ja uważam, że nie był poszkodowany. Więcej osób zaczęło się odzywać, ale to słowa na pewno padły z ust pokrzywdzonego. Ale te słowa na pewno padły z ust pokrzywdzonego. Czy pan Brzeziński coś mówi? W sensie pan mówi niby poszkodowanego. Niby poszkodowany. No dla mnie ten panie jest niby poszkodowany. A czy ze strony pana Brzezińskiego coś się jakieś było coś odejść człowieku. Pan Brzeziński mówił coś odejść człowieku. Nie przeszkadzaj. Coś, nie przeszkadzaj. Ale mówię, tu mnie z tych wszystkich słów, no ale tak, coś takiego mi się kojarzy. No nie jestem tego na 100% pewien, ale właśnie coś takiego mi się kojarzy. Dziękuję.